Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. I mamy powyborczy poniedziałek, minęła godzina 21. Zapraszam serdecznie na studio wyborcze. A dzisiaj w studiu wyborczym, przepraszam, mamy tutaj takie zmiany, nowe studio, nowa oprawa, ja się tego wszystkiego uczę, ale się na pewno nauczę, wszystko po to, żeby było jeszcze piękniej, jeszcze sprawniej, żeby nie było problemów z dźwiękiem bo trochę się Państwo skarżyli, że wczoraj były pewne problemy z dźwiękiem. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko jeszcze lepiej i dążymy do doskonałości. A w studiu wyborczym po raz pierwszy Agnieszka Wiśniewska, redaktorka naczelna krytyka polityczna.pl. Cześć. Cześć. Mam nadzieję, że pierwszy i nie ostatni. Też mam nadzieję, że nie ostatni. Dojrzycie do doskonałości, jak nie będę w tym uczestniczyć. Będziemy rozmawiać o też wyborach. To jest taka właśnie dyscyplina, w której co wybory wszyscy dążą do doskonałości i co wybory ogłaszają, że już tę doskonałość wszyscy osiągnęli. No właśnie, to są takie bardzo specyficzne wybory, gdzie prawie wszyscy, no w tym roku chyba poza lewicą, mogą ogłosić, chociaż nie, bo Warszawa... Nie, Włodzimierz do doj... na pewno ogłosił zwycięstwo. E, no tak, do tego dojdziemy, ale no to są takie wybory, że na upartego każdy właściwie może jakieś zwycięstwo ogłosić, bo jest tyle tam kategorii, rad, dzielnicy, burmistrzów, sołtysów, radnych, sejmików, prezydentów i tak dalej. No i tak, Prawo i Sprawiedliwość w liczbach bezwzględnych, tych ogólnopolskich, jest przed koalicją obywatelską, a koalicja obywatelska yy, specyfikowana, spersonifikowana w postaci Donalda Tuska liczyła na to, że to będą pierwsze wybory od lat, kiedy uda się. Liczbowo przeskoczyć Prawo i Sprawiedliwość nie tylko tworząc koalicję, ale wielkie miasta z kolei dla koalicji obywatelskiej. Spektakularny sukces Rafała Trzaskowskiego, a jednocześnie porażka Tobiasza Bochańskiego w Warszawie, Sejmiki, no właśnie, na razie widzimy te takie wyniki zanim się potworzą tam różne koalicje, i póki co wszystko wskazuje na to, że będzie przewaga koalicji obywatelskiej, ale to nie będzie taka przewaga, o której się mówiło, że to będzie 14 do 2, tylko to raczej będzie 9 do 7, czy, czy, czy jakoś tak, jeśli dobrze liczę. No to kto właściwie wygrał te wybory? Chyba wszyscy rzeczywiście mogli ogłosić, i chyba wszyscy ogłaszali w, w czasie wieczoru wyborczego, że, że jest dobrze że i, I na pewno podstawy do takiego ogłoszenia miał Jarosław Kaczyński, ponieważ Donald Tusk bardzo, bardzo liczył na to, że tak symbolicznie, bo te słupki, które oglądamy dwu, o 21 dniu mhm. wyborów, jak tylko kończy się cisza, i jak tylko widzimy wyniki wyniki z Exit Poli, to to jest to, co najbardziej zapada w pamięć, nie oszukujmy się. Znaczy później te wyniki no, cały czas jeszcze są liczone, cały czas jeszcze nie znamy ostatecznych. no ten warszawski się nie, tak sporo zmienił, jeśli chodzi o to, co było, ale do tego dojdziemy. One się zmieniają, ale to, co zobaczymy na tych słupkach, a, 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 a tak jak wspomniałaś, no, te wybory są bardzo złożone. Każdy z nas też, jak poszedł na wybory, to widział, dostaliśmy kilka kart, to jest kilka różnych e, głosowań. E, ale te słupki, one są po prostu symboliczne. I to, że ten pierwszy słupek, to jest słupek, na którym jest prawo i sprawiedliwość, i, ma ten, i ten słupek jest najwyższy, to dało Jarosławowi Kaczyńskiemu podstawy do tego, żeby ogłosić, że tak. No to jest zwycięstwo. Że dziewiąte z kolei. Dziewiąte, że wszystkie informacje o kryzysie i o tym, że prawo i sprawiedliwość będzie, będzie tak spadać drastycznie, że rzeczywiście będzie mieć ogromne problemy, żeby w ogóle przetrwać, są przedwczesne. I na pewno tak jest, że Jarosław Kaczyński mógł ze spokojnym sumieniem stanąć przed wszystkimi ze swojego obozu i z takiego też zjednoczonego obozu i powiedzieć im jakoś podprogowo, że... On jeszcze nie idzie na emeryturę i że on, on już mówił wcześniej, że będzie startował w kolejnych wyborach na Szefa Prawa i Sprawiedliwości. Mógł teraz stanąć i powiedzieć, że dowiózł, znaczy że dowiózł ten wynik. I to jest, nawet jak to jest tylko symboliczne, nawet jak są tylko to słupki w tym telewizorze o 21.00, to tak jest. To, po prostu, tak rzeczywiście te. Ten słupek te pisu wyniki, był Ten słupek PISO był najwyższy. No dobra, ale w wyborach z 15 października też słupek PiSu był najwyższy. No i oczywiście przez tam pierwsze kilka tygodni była ta narracja, wygraliśmy, a teraz w ogóle. Ba, nawet był rząd dwutygodniowy, no nawet o był rząd już żeśmy dwutygodniowy może który ale trochę naszkodził, a prawie już o nim zapomnieliśmy. A teraz już nawet w narracji prezesa Kaczyńskiego i w ogóle Prawa i Sprawiedliwości, już to, że my wygraliśmy 15 października, my, czyli Prawo i Sprawiedliwość, się nie pojawia. Także może też tak będzie, że za kilka tygodni czy kilka miesięcy, kiedy potworzą się te koalicje i okaże się, że z tych sejmików dla Prawa i Sprawiedliwości, aż sobie zerknę na mapkę, bo tutaj mam taką otwartą. W tej chwili raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sejmików jest dla Prawa i Sprawiedliwości. Nie są policzone głosy jeszcze w województwie świętokrzyskim, ale tutaj raczej mamy pewność, że to, ten sejmik też będzie dla, to województwo też będzie dla Prawa i Sprawiedliwości. E, czyli siedem, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No ale jak się potworzą koalicje, to się może okazać, że nie będzie siedem, tylko będą na przykład trzy. Tak, ale wtedy już nikt nie będzie o tym pamiętał. Tak Bo myślisz? już tak. Taki, niestety, takie mam wrażenie, że to jest, że już będziemy w, kolejny, już będziemy w kolejnych wyborach, będziemy myśleć o tym, jak wyglądać będą listy w wyborach do europarlamentu i będziemy się innymi rzeczami zajmować. Te wybory samorządowe, one rzeczywiście są takie są. Bardzo trudne, to wszyscy też widzieliśmy. Są, też trudne pewnie. Do są trudne do zrozumienia, ale też są takie, jakoś tak nieuczciwie mam wrażenie, traktowane, bo bardzo dużo politycy mówią o tym, że ta samorządność jest ważna. Też politycy z tego obozu, który dzisiaj tworzy koalicję rządzącą, bardzo dużo mówili o tym, że no właśnie ta to lokalność jest ważna, że to, w, że tak bardzo prawo i sprawiedliwość uciskało samorządy i tak im szkodziło, odbierało pieniądze itd., dalej, A potem, jak dochodzi do tych wyborów, no to też nie, to nie jest tak, że nim się... Nim, Poświęca się bardzo dużo uwagi. Nie mieliśmy mi też wrażenia, że ta kampania była jakaś bardzo energetyczna. W ogóle jej nie było. Mam wrażenie, że ona tak naprawdę ruszyła po świętach wielkanocnych i wtedy Donald Tusk pojechał np. do Krakowa, Jarosław Kaczyński trochę się pokręcił. A wcześniej poza tym, że ta baneroza nas jak zwykle zalała, to nic się nie działo. W, w, mój kolega redakcyjny Kuba, Małgorzata, miał taką też tezę, że to, co się wydarzyło po świętach, to to, że. Yy, Dziennikarze i ludzie z Warszawy pojechali do domu na święta i zobaczyli wtedy, że kampania się dzieje i wrócili i się nią zainteresowali na powrót, że uczciwie sobie powiedzmy, Warszawa to jest miejsce, gdzie mieści się większość tych największych mediów, mhm. czy to telewizji, stacji radiowych, ogólnopolskich gazet. I to jest też, i to z tej perspektywy obserwujemy też kampanię samorządową. I mogło tak być rzeczywiście, że jakkolwiek anegdotycznie to brzmi, że ten moment, że pojechaliśmy wszyscy do swoich rodzinnych domów i zobaczyliśmy te banery na płotach i zobaczyliśmy, że ta kampania wygląda zupełnie inaczej z perspektywy lokalnej, że ona nie jest też tak skupiona na tych tematach centralnych i nie kręci się wokół Szymona Hołowni, Tuska i, i Jarosława Kaczyńskiego. To ją trochę w tym ostatnim tygodniu zmieniło, ale tak, ten samorząd rzeczywiście jest taki jest tak niesprawiedliwie trochę zostawiony, niesprawiedliwie trochę czasami doceniany, jak jest potrzebna, czasami nie, niekoniecznie doceniany i te, te wybory też są to, to też widzimy po frekwencji, no, też są trudne dlatego, że to jest ta sytuacja, w której nie można sobie pobrać zaświadczenia i gdzie indziej głosować. Mhm. No bo chodzi o to, żeby głosować tak. tam, gdzie się mieszka. Tak. Przepraszam, przerwę ci na moment, bo mamy też już policzone głosy z województwa świętokrzyskiego i zgodnie z naszymi oczekiwaniami wygrywa PiS 44,2 procent Koalicja Obywatelska 18,2%. Trzecia droga 17,1%. Konfederacja 10,9%. Lewica 5,1%. Czyli mamy 7 województw dla Prawa i Sprawiedliwości i 9 województw dla Koalicji Obywatelskiej. Ale to jest oczywiście jeszcze zanim się tam pozawiązują różne koalicje, chociaż z tego raczej wynika, że w Świętokrzyskim czy w Podkarpackim... Trudno, nie będzie potrzeby nie będzie, wielkiego tak, nagidania tak, się tak. do koalicji. No więc z pierwszego zwycięzcę już Mamy. Jest to Prawo i Sprawiedliwość. Mm -hmm. Kolejnym zwycięzcą jest koalicja obywatelska, bo Rafał Trzaskowski zrobił świetny wynik w Warszawie i tu już zaczynają się. Aleksandra ten Dukiewicz, Dukiewicz, Aleksandra Grańsku, Hanna Danowska w Łodzi. Tak. tak. Więc i koalicja obywatelska także jest kolejnym zwycięzcą. Dalej kolejnym zwycięzcą ogłosiła się też trzecia droga no bo pokazała, że jest jedną trzecią siłą w, na polskiej scenie politycznej, chociaż jej wynik jest tak naprawdę niewiele wyższy od tego, co miał PSL, jaki miał PSL, co to znaczy, że y, połączenie PSL-u z Polską 2050 nie dało dużego tego uzysku w, w procentowego. Właściwie nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Kolejnym zwycięzcą jest Lewica, no bo Magdalena Bia zaskakujący wynik zrobiła w Warszawie, chociaż ten wynik Lewicy tak naprawdę jest, jest słabiutki. Słabijutki, jest bardzo słabiutki. Jest za Konfederacją. Konfederacja to już jest w ogóle najbardziej zaskakujące zwycięstwo, bo nawet chyba Konfederacja nie bardzo wierzyła w to, że jest w stanie <laughs> zrobić tak dobry wynik. I też tej kampanii za dużo nie widzieliśmy. Więc trochę żartując, rzeczywiście te wybory, one... Z, ich analiza z takiej perspektywy ogólnopolskiej na takich ogólnopolskich liczbach często nie ma dużego sensu, bo ma taki sens symboliczny, ma taki sens symboliczny, żeby rzeczywiście dodać może energii własnej formacji politycznej, ale też do tego, do tych kolejnych, kolejnych wyborów. Ale najciekawsze będą oczywiście te momenty, kiedy będziemy obserwować drugie tury, najciekawsze będą te momenty, kiedy będziemy obserwować zawiązywanie się lokalnych koalicji i może też będziemy się przyglądać temu, jakie są konsekwencje tych liczb dla na przykład dla poszczególnych partii czy komitetów. Na przykład pojawiają się takie głosy, że jak ta lewica robi taki słaby wynik, to, czemu, to może rzeczywiście za dużo dostała ministerstw w rozkładzie rządowym. No to mówiło się o tym, że właśnie trzecia droga może po, jeśli będzie miała dobry wynik w wyborach samorządowych, to może chcieć tutaj dobry, zrewidować jest, jakoś. Jest w porządku, ale no jest na bardzo podobny do tego, który był 5 tak. lat temu, w 2018. No ale w porównaniu z lewicą jest dużo lepszy. I teraz ta trzecia droga, która trochę została poszkodowana w tym rozdziale resortów, może powiedzieć: halo, halo, ale dlaczego lewica, która szoruje pod nie ma więcej ministerstw niż my? My poprosimy teraz tutaj o rekonstrukcję. Tak, a do tego jeszcze Rafał Trzaskowski zrobił tak dobry wynik, że może się okazać, że Szymon Chłownia jednak chciałby nie być rotacyjnym marszałkiem, tylko już zostać tam dłużej. A czemu ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty, lider formacji, która rzeczywiście zrobiła tak słaby wynik i tak dalej. To są te wszystkie... Dzisiaj to się odbywa trochę na też w takich kuluarach i w takich dyskusjach w wewnątrz wewnątrzpartyjnych, takie pytania też o rozliczenia. Lewica na pewno będzie musiała sobie zadać to pytanie. To jest rzeczywiście taka sytuacja, w której, to już po wyborach parlamentarnych to, to, to było widać. I też my na krytyce politycznej, mój, mój kolega z redakcyjnej dzisiaj powiedział, że no to jednak jest niesamowite, że lewicowe pismo tak często pisze o tym, że lewica powinna się stanowić nad swoimi liderami. I tak często uderza może w formację którą, w, nie wiem, pewnie prawica by zawsze swoje prawicowe polityczne partie wzmacniała, ale lewica, która ma trzech liderów, tego Biedronia Zandberga, przy czym Zandberg z Magdaleną Biejat są współprzewodniczącymi Partii Razem, a Partia Razem nie weszła do Rządu, więc to jest trochę skomplikowane. To w ogóle, ale to jest nadal pytanie, są... które ja wczoraj zadawałam wiele razy, zaraz ci pow... też je zadam, tylko mamy już oficjalne wyniki, PKW podała, e, policzone jest 100% głosów i to się bardzo ciekawie rozkłada. To znaczy, jeśli chodzi o procent, e, procentowe wyniki e, i liczbę głosów, no to na pierwszym miejscu mamy prawo i sprawiedliwość, to są to jest 34,27%, na drugim miejscu koalicja obywatelska 30,59. E, prawo i sprawiedliwość dostało prawie 500 tysięcy. Więcej głosów. Natomiast jeśli chodzi o liczbę mandatów, to koalicja obywatelska ma 91 mandatów, prawo i sprawiedliwość ma 90 mandatów. Czyli znowu mamy i Prawo i Sprawiedliwość, i koalicja obywatelska mogą w tej chwili ogłosić sukces w tych wyborach, ale to jest trochę to, co ty powiedziałaś. Jak te słupki rosną, no to jest pierwszy ten słupek Prawa i Sprawiedliwości, te nieco. Mniej niż 4 punkty procentowe wyższe od słupka Koalicji Obywatelskiej. Ale powiedz mi, czy w takim razie możemy też wskazać jednego, tak jak trudno jest wskazać jednego wygranego, to czy możemy wskazać jednego przegranego tych wyborów? Czy to będzie lewica? To będzie lewica. To, to będzie lewica, mogę też powiedzieć to z perspektywy osoby, która zna to środowisko i która też jest redaktorką naczelną pisma, które ma lewicowy taki sznyt i charakter, to będzie lewica dlatego, że to jest procentowo słaby wynik i nie było, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że nie, nie po tych wyborach trudno by było zapamiętać, mam wrażenie, tak naprawdę w takiej debacie publicznej jakąś taką rzecz, z której rewica, w której lewica się bardzo wyróżniła, Poza oczywiście obecnością Magdaleny Biejat, i w tym sensie lewica, jeżeli mówię, że lewica tutaj jest tą, tą, tą przegraną, to lewica w takim kształcie, w jakim jest dzisiaj, na pewno wynik Magdaleny Biejat, ale też po wyborach parlamentarnych mieliśmy podobną sytuację. Wyniki często kobiet, może pamiętasz tą sytuację, że było kilka miejsc, w których kobiety, które były na drugich miejscach, kandydatki mm -hmm. przeskakiwały tak. facetów na jedynkach. To było mm -hmm. Kraków, to było Ważanek Warszawski, gdzie Asia Wicha wzięła mandat, właśnie mandat Dari Gosek-Popiołek, więc można było zobaczyć, że, że te kandydatki są w stanie z drugich miejsc objechać jedynkę, albo zrobić naprawdę bardzo takie dobre wyniki, bardzo mocne kampanie, angażujące jednak... Jednak ludzi, a nadal lewica, która mówi, że jest kobietą, ma. Mówi, że jest kobietą partii. i to też Przemysław Sadura, też <laughs> współpracujący z krytyką polityczną. Wczoraj tutaj w naszym, podczas naszego wieczoru wyborczego mówił, że z badań wręcz wynika, że lewica jest dziewczyną, jeśli spojrzeć na to, tak. kto głosuje na tak. lewicę, a reprezentują lewicę, reprezentuje trzech facetów. No bo raz Czarzasty, Robert Biedroń, Adrian Zandberg i trochę może mało wiarygodni są trzej goście, którzy wychodzą i mówią, jesteśmy kobietą. <laughs> to, jest bardzo, jakby to jest bardzo ważne oczywiście, że, y, że i i Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty yy, bardzo dużo mówią o takich i o prawach kobiet, o prawach reprodukcyjnych, ale to, co zostaje w takim przekazie telewizyjnym, codziennym, medialnym, no to są właśnie te obrazki, to, są, to jest jednak to, to jest Włodzimierz Czarzasty, a nie Magda Biejat. I, to, i widać te zmiany, znaczy po prostu to, to się samo dzieje. Znaczy wynik Magdaleny Biejat to nie jest coś, co będzie można, co, co lewica będzie mogła przemilczeć. To będzie wymagało jakichś zmian. Ona jest skomplikowana też strukturalnie, y, bo y, to też kilka razy też mnie w mediach pytał, no to, to, czy teraz Magda Biejat zostanie, to nie wiem, może stanąć na czele lewicy, może stanąć na czele partii razem. kandydatką ale, na prezydentkę. Tak, ale Magda Biejat nie stanie na czele nowej lewicy, ponieważ nie jest. Nie jest członkinią Nowej mm -hmm. Lewicy, Cały no, Ale pamiętajmy, właśnie, że Lewica może, ma też, składa się z kilku partii. Może właśnie ta Lewica, Magdaleny Biejat i Partii Razem jest bardziej wiarygodna w oczach lewicowych wyborców, niż Lewica Włodzimierza Czerzastego i Roberta Biedronia. I to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ są też takie interpretacje, które mówią, że od kiedy Lewica z, połączyła się stare SLD z Razem, to też, to na moment był taki, była premia za połączenie, wtedy jeszcze wiosna istniała, była taka premia za połączenie, ten moment, kiedy trzech panów właśnie wyszło i tych, tych trzech tenorów lewicy zobaczyliśmy i tą premią za połączenie były właśnie w wyniki do w wyborach do parlamentu 2019 mhm. roku, ten moment, kiedy lewica wraca, bo przecież no nie tak, było jej w parlamencie przez cztery lata. I e, tylko, że później już tego wyniku nie udało się utrzymać. I są takie interpretacje, które mówią, że no lewica staje się za bardzo radykalna i za bardzo taka właśnie bliska partii razem, a to się nie podoba wyborcom. Z drugiej strony no wynik Magdy Biejat, wiadomo, że Warszawa to nie Polska cała, ale wynik Magdy Biejat pokazuje, że jednak polityczka razem, Przewodnicząca, współprzewodnicząca mm. razem z Adrianem Zandbergiem, partii razem, może po prostu zrobić taką super angażującą kampanię, taką bardzo w ogóle nieradykalną. No, w bardzo merytoryczną nawet, że wchodzi do drugiej tury razem z Rafałem Trzask no tak, z Rafałem Trzaskowskim, a Tobież Bochański spada na trzecie miejsce. Co było niesamowite też, nie wiem, czy, pamiętasz, jak była debata w TVP, to była ta jedyna debata kandydatów na, i kandydatki na prezydenta Warszawy, w której też Rafał Trzaskowski mm -hmm. wziął udział, więc jedyna, w której wszystkich mogliśmy. Usłyszeć i zobaczyć. Rafał Trzaskowski podczas dyskusji, podczas zadawania odpowiedzi na pytania, dwa razy odniósł się do Magdy Biejat. Dwa razy wspomniał o programie mieszkaniowym, który ona proponuje. I, i mówił, że on jest bardzo zainteresowany współpracą. O tym. Później, kiedy wyszedł ze studia, jeszcze był przez dziennikarzy pytany o komentarze po debacie, znowu wspomniał o Magdalenie Biejat i o tym, o programie mieszkaniowym. I to jest coś, do czego mam wrażenie odniosłaś też Magda Biejat w swoim komentarzu wczoraj po 21, kiedy mówiła, że mieliśmy super program merytoryczny no i nie oszukujmy się, niektórzy nam go podkradali. Akurat kwestia mieszkalnictwa to jest, taki, to jest taka mhm. kwestia. Pamiętamy, jak, jak partia Razem mówiła o tym, że mieszkanie jest prawem, nie towarem, no to część komentariatu się prukała w głowę i tam, że no tak, no po prostu Zandberg stary komunista albo stary młody komunista i chce nam tutaj robić jakieś, jakieś pomysły rodem z PRL-u wprowadzać. Jak, Donald Tusk wyszedł i powiedział, że mieszkanie prawem nie towarem, to, to było takie pukanie głowę, Świetny pomysł, rzeczywiście, no to wspaniały. <noise> no wspaniały tak, Zastanawiam się właśnie, na ile te komentarze, które się od wczoraj pojawiają, czyli no tak, jeszcze więcej partii razem, jeszcze więcej razemków i ten wynik w ogóle spadnie do nie wiem jakiego, promila, a na ile właśnie wprost przeciwnie. No ale dobrze, oddajmy na chwilę głos naszym widzom, którzy są bardzo aktywni bardzo Państwu dziękuję. Konrad Paszkowski wysłał nam super naklejkę z komentarzem, a w Ameryce dziś zaćmienie słońca. Faktycznie, chociaż podobno nie wszędzie było widać, bo było zachmurzone niebo, ale nie wiem, czy widziałaś, to było strasznie zabawne, była taka ma mapka, jak drożały ceny hoteli i Hotel. Airbnb na trasie zaćmienia słońca w Stanach Zjednoczonych. Raven 1984 przesłał 10 zł na karne raczki i kukułki. Ja się kiedyś przyznałam podczas programu, że nie znosiłam nigdy cukierków, raczków i kukułek, a że i dostaję teraz takie kary, jak się opóźni nieco transmisja, że muszę za karę jeść raczki i kukułki. Ja nie wiem naprawdę, kto te cukierki lubi. One były obrzydliwe. Maciek Kwatro pyta, co ze śledztwem w sprawie środowego programu. To są takie nasze wewnętrzne rozmowy z widzami. W ciąg ciąg ciągle trwa. To jest taki program, który się kiedyś nie odbył i nie wiemy dlaczego. I ja tutaj prowadzę śledztwo. Myślę, że niedługo będę musiał jakoś pod komisję. komisję po, tak, po prostu musisz powołać. Tutaj, powołać tutaj, tak, i będziemy koniecznie. sprawdzać, co się wydarzyło. Um, Mat pisze, jeśli można by głosować przez M obywatela, to młodzi mieliby największą frekwencję. To zaraz i teraz właśnie porozmawiamy o tych młodych i Suzy Last się dorzuca do karnych raczków. No wie, wiecie Państwo, naprawdę, proszę nie. Mała cholera pyta, jak oceniamy udział rolników w głosach oddanych na PIS i co myślimy o powrocie w kadry prezesa pana Kurskiego. No to było bardzo ciekawe, jak wczoraj na tym wieczorze wyborczym Prawa i Sprawiedliwości nagle za plecami prezesa Jarosława Kaczyńskiego zmaterializował się Jacek Kurski, dawno niewidziany. Nawet zapuścił tak trochę chyba fryzurę, okulary założył. Jacek i to był... Kurski wie, jak działają media. Więc wie, jak się ustawić dobrze, do dobrego zdjęcia. Tak, Magdalena Anton pyta, co myślimy o sojuszu PiS PSL, jak Czarnek straszy, bo Przemysław Czarnek już zapowiedział negocjacje z Trzecią Drogą i Konfederacją, żeby e, zdobywać władzę w województwach. Piotr Wojciechowski do super naklejki dołączył komentarz, rozwiązać kłótliwą lewicę, trzecia droga musi rozmontować i podebrać PiS do spokojnej Polski, trzeba konstruktywnej centroprawicy trzeciej drogi i rozsądnej centrolewicy koalicji Obywatelskiej. No to tak, to może wróćmy do tego pytania o młodych. No bo to jest bardzo ciekawe, bo o ile w październiku, 15 października, rzeczywiście młodzi ludzie się zmobilizowali i poszli na wybory, to to, co pokazują teraz badania. Wybory wczorajsze sobie odpuścili, i teraz dlaczego? Czy ta polityka samorządowa jest nudna według y, młodszych obywateli? Ja na przykład uważam, że jest dużo ciekawsza, bo ma dużo większy wpływ na takie nasze codzienne życie niż ta duża polityka, która ale oczywiście czy na też wszystkich ma młodych, no bo y, też się nad tym zastanawiałam i y, y, wydaje mi się, że jednym z, z kilku powodów, ale takim najbardziej banalnym y, jest, może być też taki powód, że ci młodzi głosujący to są już też na przykład osoby, które mieszk nie mieszkają w swoim rodzinnym mieście. Aha, czyli na przykład mieszkają w Warszawie, ale nie mogą tutaj... Albo z... mieszkają w innym, w innym w dużym mieście, bo gdzieś studiują, bo mhm. wyjechali do pracy, co znaczy, że głosowanie wiąże się z powrotem, bo nie da się wziąć zaświadczeń, bo, to, tak, bo głosuje się właśnie na tych, na tych reprezentantów swoich w, tej, w tym mieście, miasteczku, z którego się jest dzisiaj zameldowanym. Nie jest tak, że tam cię można do, tak łatwo dopisać, jak nie wiem, jak jesteś tutaj studentem, wynajmujesz mhm. mieszkanie, nie masz takiego stałego adresu, więc, to, więc, ta, więc to, to, jest, to, jest, takie, może bardzo proste wyjaśnienie, ale że nie się, że jedno, do domu jedno ten z weekend? wielu poprzedni weekend był święta. No jak tak. wiem, że to są to trochę. Trochę z jednej strony, nie wiem, może jest tak, że się czasem przy tych analizach powyborczych, czy wyborczych oczekuje takiego, tak myślimy, takimi wielkimi kategoriami, A może to są takie zupełnie przyziemne ale, rzeczy, jak na przykład byli w zeszły weekend w domu, bo były bo święta było i wtedy już nie pojechali. A wtedy było ciepło i nie pojechali, jakby zostali tutaj. Jakby, a, to nie jest, tak po prostu było. Znaczy, naprawdę tak było, <laughs> literalnie. Więc e, trzeba było po prostu by w dwa weekendy pojechać do rodzinnego domu. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, na co też e, już przy takiej większej analizie się zwraca uwagę, że e, ta mobilizacja październikowa e, to była też w dużej mierze to była taka mobilizacja. Pamiętamy taką całą masę kampanii profrekwencyjnych, mm -hmm. bardzo często robionych przez e, dotyczących. E, praw kobiet albo też głosowania przez kobiety, zachęcania kobiet do tego, żeby głosowały. Tych kampanii było bardzo dużo, one miały gigantyczne zasięgi i rzeczywiście zrobiły swoją robotę. Mm. No ale co te kobiety dostały potem od tego rządu nowego? No na razie jeszcze nic, no bo to hasło, które było na sztandarach niesione, na przykład liberalizacji prawa aborcyjnego, Choć no to zaraz w tym tygodniu być może... Nawet nie zaczęła się rozmowa na tak, ten temat. Tak, zacznie się właśnie rozmowa, ale jednak od wyborów minęło już sporo czasu. Ja wiem, że rząd został zaprzysiężony dopiero 13 grudnia, ale jest jakieś takie poczucie, że już minęło bardzo dużo czasu od wyborów i ten, jedno z tych haseł takich... Które były jako. Przemka, wspomniałaś Przemek Sadura, wiem, że Przemek tutaj był u Was wczoraj. Mhm. Przemek, w, który robi całą masę badań socjologicznych, masę fokusów super ciekawych i on też w jednej często w rozmowach, też w rozmowach z krytyką polityczną, mówił, że ta koalicja, którą Donald Tusk nazywa koalicją 15 października, możemy ją nazwać koalicją strajku kobiet. Mhm. Że to jest koalicja, która się uformowała też w po wyborach, wyborach które mogły prawo i sprawiedliwość przegrać, bo zaczęło mu spadać w sondażach po właśnie 20 roku, po wyroku Trybunału, po tych gigantycznych I potem protestach. Po tym spadku się nie podniosło. I potem się nie podniosło już. No I znaczy dlaczego? tego poziomu, bo nadal było tak wysoko. Na, nadal nie, był to ten pierwszy słupek, no tak. oczywiście, w zeszłym roku. Ale y, i ta y, no ale koalicja strajku kobiet nawet nie zaczęła rozmowy. Nawet nie, nie, nie było pierwszego czytania ustaw dotyczących choćby ustawy ratunkowej, najbo, najprostszej rzeczy, czy dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji. No więc też trudno się dziwić, że, że może być jakieś takie rozczarowanie tym, że no, no hello, znaczy my żeśmy się zmobilizowały i zrobiłyśmy co mogłyśmy, ale mm. no teraz jest piłka po waszej stronie, a wy nawet nie możecie się dogadać w tej najprostszej sprawie? Żeby po prostu takie, żeby nie powtarzały się takie sytuacje, jak y, y, ciąganie po sądach Justyny Wydrzyńskiej za to, że wysłała ta, swoje tabletki y, 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 jakiejś innej kobiecie. To jest, to jest jedna prosta rzecz i ona się nie odbyła. No nie odbyła się ciekawe, znaczy ma się odbyć w tym tygodniu, bo przecież je, o, obiecany przez Szymona Hołownię 11 kwietnia to jest y, czwartek. Czy tak, środa? Czwartek. To, czwartek. to jest czwartek w tym tygodniu. No i teraz pytanie, czy to była dobra decyzja z takiego politycznego punktu widzenia, bo nie z punktu widzenia praw kobiet i obietnic, które były im składane, to oczywiście, że zła. Zastanawiam się, na ile to była dobra decyzja z politycznego punktu widzenia, bo teraz zastanawiam się, czy trzecia droga. Yy, zyskała, straciła, czy w ogóle nie było żadnej różnicy w wyniku przez tą awanturę o aborcję sprzed kilku tygodni z Szymonem Hołownią. Bo Lewica, która mówiło się, że być może trochę się na tym zbuduje, no ewidentnie się nie zbudowała. Nie zbudowała się, no i też trudno było Lewicy, Lewica mówiła od początku, nowa Lewica wchodząc do rządu, że dzięki temu, że będzie w rządzie, będzie też mogła pilnować do tego, żeby były dowiezione sprawy, na których Lewicy zależy. Okazało się, że nie jest tak skuteczna w tym, że stara się no tak, bo może walczyć. Tylko... Posłanki lewicy poszły do prezydenta Dudy, rozmawiać z nim w sprawie pigułki dzień po i też nie, nie I jest, udało się zmienić jego decyzji. Więc też nie widać tej, tej sprawczości. To są też takie. Takie interpretacji, które mówią, w zasadzie to po co głosować na słabą lewicę, która nie dowiedzie, to już lepiej może głosować na koalicję obywatelską i liczyć, że no tamci chociaż dowiodą, bo są większe. też widziałam takie badania, że ten przepływ z lewicy na koalicję tak. obywatelską był największy, to było 20, ponad 20%. No dobrze, ale zastanówmy się też, bo to było bardzo ciekawe. Wczoraj wieczór wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. My dla Państwa ten wystąpienie prezesa transmitowaliśmy. Prezes zadowolony z siebie, mniej zadowoloną minę, miał. Tobiasz Boheński i prezes go nawet nie wymienił ani razu w trakcie tego przemówienia, więc myślę, że to chyba zamyka te wszystkie spekulacje. To krótka kariera polityczna. Tak, czy to będzie przyszły kandydat na prezydenta Polski, bo jak on się objawił w Warszawie, to takie chodziły plotki, że to jest ten test. No więc jeśli to był ten test, to raczej został on niezaliczony i pan Tobiasz taką też miał minę niezbyt szczęśliwą. Ja na początku nie zauważyłam w ogóle tam Mateusza Morawieckiego, co mnie zdziwiło. Potem widzowie pisali, że on gdzieś tam stał z boku, ale też raczej jeśli stał, bo potem też już nie sprawdzałam, czy on tam był, czego nie było, to nie, nie był wyeksponowany, natomiast tuż za prezesem pojawił się Jacek Kurski. Co to Twoim zdaniem znaczy? No, że Jacek Kurski umie się dobrze ustawić w kadrze I to no w końcu prezy z telewizji przylawiam do, doświadczenie ma doświadczenie wie, jak działa kamera i że to zostanie zauważone. Nie interpretowałam, tutaj nie robiłam takiej sowietologii na podstawie tego, kto, gdzie stał, co tutaj z tego będzie wynikać. Na pewno jest tak, że że dzisiaj prawo i sprawiedliwość będzie też się oczywiście skupiać na wyborach do Europarlamentu, ale dla nich też kluczowe są rzeczywiście wybory prezydenckie i znalezienie kandydata i to i yy, yy, choć. Yy, Dużo mówiło się o tym, że wybory samorządowe mogą być dla PiSu trudne, że europejskie mogą być też dla nich trudne. To, to paradoksalnie, przy, jeżeli mówimy o wyborach prezydenckich, to jest tam kilkoro polityków, którzy naprawdę mieli dobre wyniki. Beata Szydło wykręcała genialne wyniki po prostu wyborcze i nadal ma ogromne poparcie, jest bardzo dobrze kojarzona. To, to jest ta premierka, która tutaj przy, dowiozła 500+. plus. Mateusz Morawiecki też rzeczywiście jakby jest tam dobrze kojarzony, nie jest kojarzony z takim bardzo zakapiorskim skrzydłem prawa mm -hmm. i sprawiedliwości. Na pewno przemysław czarnek ma jakieś ambicje, żeby robić coś wielkiego i jakoś zaistnieć na tej scenie, więc tam myślę, że w prawie i sprawiedliwości będzie. Rzeczywiście, taki ostry bój o to, kto będzie kandydatem. I no tak dalej, może w kolejce. ale podejmie oczywiście prezes, i teraz myślę, że nie dopuści do prawyborów w Prawie Sprawiedliwości. Myś... Szanse miałaby wtedy duże Beata Szydło, bo ona jest też bardzo lubiana w Prawie i Sprawiedliwości. Tak. W przeciwieństwie na przykład do Mateusza Morawieckiego, który w ogóle nie ma swojej żadnej frakcji, tak, jest outsiderem. Który, jest który dobrze z wychodzi w sondażach, takich robionych przez zewnętrzne instytucje, bo tam trzeba kogoś wstawić z Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o takie bardzo wstępne sondaże prezydenckie. No to on wypada nieźle, ale w Prawie i Sprawiedliwości w środku nie tak bardzo. Ale ciekawe też było wręcz zabawne, widziałam dzisiaj w TFL-24, jak pytano polityków, Polityków prawa i sprawiedliwości oporu Jacka Kurskiego. Bata szydła jakoś tak wymijająco, ten, a Mateusz Małowiecki w ogóle go nie zauważył, że on tam tak. jest. W ogóle nie zauważył, że tam jest ktoś taki jak Jacek Kurski. Nie wiem, czy to wina też tego raportu, który Jacek Kurski opublikował, w którym tłumaczył porażkę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, ale te wybory, które się teraz odbyły, trochę zaprzeczyły tezą stawianym przez Jacka Kurskiego, ponieważ w ogóle teraz nie ma tej machiny TVP żadnej w rękach Prawa i Sprawiedliwości, a ten wynik się znacząco nie różni od tego, co było w, na jesieni. Dlaczego? No to rzeczywiście może być cios dla, dla Kurskiego, który mógł być przekonany, że to tylko dzięki niemu, albo głównie dzięki niemu i dzięki jego zaangażowaniu i dzięki temu, jak świetną robił propagandę w TVP, PIS wykręcało tak dobre wyniki ale Prawo i Sprawiedliwość ma też bardzo y, lojalny elektorat. To było też, y, i to bardzo dobrze widać w wyborach, w których ta frekwencja była, mówicie, że ona nie była duża, to też nie oszukujmy się, w wyborach samorządowych frekwencja zawsze była nieduża, w no. porównaniu np. do parlamentarnych. W 2018 roku była 50, ponad 50. I, i to był rekord, a teraz tak. jaką mamy tę frekwencję? Widziałam, że to jest około 52, więc i tak jak na wybory samorządowe to całkiem nieźle. Tak, tak, no bo bywały takie wybory, tam było 30. Po prostu ta, ta frekwencja. Więc, więc to ale no nadal ta frekwencja 50% to no rekordu się nie udało ustanowić. Mhm. Wiadomo było i to już wiadomo było, że nie da się powtórzyć tego wyniku przy wyborach samorządowych tego wyniku, który, który mieliśmy 15 października. Ale ja przyznam, że sama trochę liczyłam na to, że jednak taki rekord samorządowy uda się tutaj wykręcić. Nie udało się tego zrobić. No i w momencie, kiedy ta frekwencja jest, nie jest to, to, tą frekwencją rekordową, na frekwencji rekordowej 15 października zyskała y, wtedy opozycja demokratyczna, dzisiaj y, partie, które tworzą rząd. Y, to przy tej niższej, przy tej takiej niższej frekwencji nierekordowej yy, ma znaczenie to, że yy, taki żelazny elektorat, który jest przy partii, idzie głosować. I Prawo i Sprawiedliwość ma taki elektorat. Taki elektorat, który co by się działo, nie będzie działo, wydziwiać, nie będzie. oni zawsze pójdą. Nie będzie się odglądać na pogodę, yy, czy tam właśnie nie wiem, że tutaj może lepszy czas na grilla albo na coś innego, czy tam czy dowiezione, czy niedowiezione. Że, i ten. Yy, i, te, I to jest coś, co na pewno bardzo, bardzo pomaga partii Jarosława Kaczyńskiego, bo to jest, to jest nadal partia, która ma na bardzo duże poparcie. Mm -hmm. Znaczy, wbrew temu, co nie wiem, w takim masie, masie komentarzy i rozmów o tym, o problemach w Zjednoczonych Prawicy, o tym, jak oni tam się kłócą strasznie w środku, jakie tam są konflikty, jak tam już w ogóle fatalnie wygląda sytuacja. No tak, Mateusz Morawiecki czego... już miał wyprowadzać swoich posłów, tak. razem z Adamem Bielanem i Andrzejem Dudą, już tam, słyszałam, 40-50 jest dogadanych, że wychodzą z PiSu i tworzą nową partię. Chyba ten wynik jednak te spekulacje też trochę zamyka. I Jarosław Kaczyński w tym swoim takim stylu, w którym sam opowiedział dowcip, z którego się bardzo cieszył bardzo to jest zawsze bardzo urocze, jak prezes opowiada dowcip i jest najbardziej rozbawiony ze ja wszystkich. Ja to rozumiem. Resami. Mnie też bardzo śmieszą moje własne dowcipy, naprawdę. Więc prezes Kaczyński, który sam z tego żartował, i znaczy on bardzo to mocno powiedział, że no tutaj te opowieści o, tej, o tym, że są problemy i tutaj o te, takiej wczesnej śmierci Prawa i Sprawiedliwości są przedwczesne i tam cytował Marka na, Twaina i tak, tak jego dalej. jego zdaniem to był Mike Twain, ale... To, już są drobne, to są już takie drobne uszczypliwości. To był Marek Twain, on to tak wypowiedział. No, by, no, być może. No, Powiedziałaś o tym żelaznym elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, który cokolwiek by się nie działo, jest takie wulgarne powiedzenie, co skały by robiły, i, to, i właśnie nawet jakby to robiły, to zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość. To czy tego samego nie można powiedzieć o Rafale Trzaskowskim? Bo sondaże były przed wyborami różne, łącznie z tym, o którym rozmawiałyśmy, czyli że jest druga tura, w której znajduje się Magda Biejat. Myślę, że tobierz Boheński trochę liczył jednak też, że ta druga tura będzie, co to byłoby dla niego sukcesem. A tu nagle Rafał Trzaskowski, którego kampania, no powiedzmy szczerze, nie była porywająca. E Robi prawie 60% i wchodzi, znaczy w ogóle nie wygrywa po prostu w cuglach te wybory. No i takie pojawiły się teraz komentarze, że w Warszawie to właściwie można by wystawić dowolną osobę, która by kandydowała z koalicji Obywatelskiej i ona by wygrała. Ale czy tak jest, czy to jest jednak y, fenomen Rafała Trzaskowskiego? W Myślę, Warszawie? że po wyborach, w których startował Bronisław Komorowski, w którym też słyszeliśmy, że musiałby zakonnicę ciężarną na mm, tak. pasach przejechać, żeby nie wygrać, y, powstrzymywałabym się przed takimi komentarzami. Że, tam, jako, że po, platforma obywatelska może stawić kogokolwiek, a on i tak tam wykręci mhm. świetny wynik. Komorowski udowodnił, że to nieprawda. <głos> y, <głos> to więc... prawda, że udowodnił, że to nieprawda. Więc to, to też nie jest tak, że Rafał Trzaskowski jednak też przeprowadził jakąś kampanię Ona i, i prowadził kampanię, ale też jest bardzo zaangażowany i był bardzo zaangażowany, szczególnie w czasie rządów prawa i sprawiedliwości, w pokazywanie takiej opozycyjnej do rządu twarzy polskiego samorządu. To jest to, o czym też wczoraj wspomniał Donald Tusk, że Trzaskowski jest takim liderem Polski samorządnej, że jest też liderem tych, tych, takiej polski miast. W momencie, kiedy prawo, kiedy prawo i sprawiedliwość miało już wszystko, miało telewizję, miało y, parlament, trybunał konstytucyjny, po prostu sądy i To, tak ta dalej, to była... cały czas tych wielkich miast nie miało. Mhm. Warszawa, Gdańsk, te duże miasta. Cały czas tego nie miało. I to było. Poznań Wrocław, Kraków, tak powiedzmy. Ja, Jacek, Jacek Majkrowski, różne miał etapy. Ale, nie, ale nie, nie był związany, nie, 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 nie wiązał się z prawem sprawiedliwością. Bym, i, sprawiedliwością. I, I więc to też na tej fali mam wrażenie, Rafał Trzaskowski, nie wiem, decydował się na, na angażowanie w takie projekty jak Campus Polska, przyszłości. Na to, w, ta, w takie projekty jak koalicje nie wiem, burmistrzów i prezydentów miast krajów wyszehradzkich. I to, było, I to było na pewno w tym momencie, kiedy Platforma nie była przy władzy, ta pozycja Rafała Trzaskowskiego w jakimś sensie zyskiwała i on pokazywał, że rzeczywiście że angażuje się w taką politykę, która nie jest tylko polityką lokalną ale jest też taką polityką, nie wiem, częścią polityki ogólnopolskiej pomiędzy właśnie miastami, czasem polityki międzynarodowej pomiędzy różnymi właśnie stolicami krajów wyszehradzkich i to jest, i to też to zaowocowało. To też nie jest tak, że Rafał Trzaskowski po prostu nic nie robił 4 lata i wykręcił 60%. Ale ja właśnie się nad tym zastanawiałam przed wyborami, kiedy tak próbowałam sobie spekulować jak to może wyglądać, tak myślałam, że ten wynik Rafała Trzaskowskiego z 2018 roku, kiedy wygrał w pierwszej turze z Patrykiem I to było zaskoczenie. Jakim, Właśnie, ale wtedy trochę było właśnie tak, że ta Warszawa to był taki bastion opozycji. Cała Polska była w rękach PiSu, wszystkie instytucje były w rękach PiSu i tu jeszcze w dodatku się pojawił kandydat PiSu, taki energiczny Patryk Jaki, który faktycznie tę kampanię przeprowadził Patryk wtedy. Patryk Jaki wtedy gryzył ziemię, on robił taką niesamowitą bardzo kampanię, dobro, był totalnie zaangażowany Niezależnie w Niezależnie od kampanię. tego, jak go oceniamy, to kampania była dobra i mam wrażenie, że to wtedy bardzo zmobilizowało warszawiaków, że przynajmniej tej Warszawy nie możemy oddać. I za Zastanawiałam się, czy teraz, w tej rzeczywistości, w której Polska jest, i tutaj stawiam cudysów, odbita i już nie ma tej groźby Prawa i Sprawiedliwości, bo mamy koalicję 15 października, i wszystko wskazuje na to, że te wybory, zarówno samorządowe, jak i europejskie, pójdą po myśli elektoratu Koalicji Obywatelskiej, no nie poszły aż tak jak miały, ale jednak lepiej niż poprzednie, że już nie będzie tej ymm, mobilizacji, żeby właśnie tak walczyć o tę Warszawę. I się myliłam. No, bo ja myślałam, że będzie gorszy wynik i y, gdybym się miała zakładać czego całe szczęście nie zrobiłam, to prawdopodobnie mi się założyła o tę drugą turę i ten wynik mnie zdziwił, że jednak nadal y, to jest tak y, silne poparcie dla Rafała Trzaskowskiego. Ale nadal też jest tak, że drugie miejsce robi tutaj, zrobił w Warszawie to bohejski. Bocheński. Y w części ja byłam wczoraj na wieczorze wyborczym krytyki politycznej. No i tam było takie były w dwie frakcje. Jedna frakcja zaskoczona tym, że jak to Magda Biet nie będzie nie zajęła drugiego miejsca. Druga frakcja mówi, na jakiej podstawie myślałeś, że Magda Biet zajmie drugie miejsce? Może jeden sondaż taki się pojawił. kaman No, ale znaczy, No, ale zejdźmy na ziemię też. No, więc Rafał Trzaskowski rzeczywiście tutaj w, on, w Warszawie jest widoczny, jest zaangażowany, jest zaang też to, że start. W wyborach prezydenckich. I naprawdę o włos. Przegrał je z Andrzejem Dudą. Ja to mam takie wrażenie, że my tak do końca nigdy tych realnych wyników tych wyborów nie poznaliśmy, bo tam były takie dziwne różne przypadki w stylu domy opieki prowadzone przez zakonnicę, gdzie 100% osób głosowało na Andrzeja Dudę, no co jest niemożliwe po prostu statystycznie. Więc ja mam wrażenie, ale to oczywiście jest moja teoria spiskowa, bo ja jak Państwo wiedzą, lubię teorie spiskowe, że my tych prawdziwych wyników wyborów prezydenckich z 2020 nie znamy. One na pewno były nierówne i to wiemy tutaj, to i bez historii spiskowej, to jesteśmy tego pewni, ale Rafał Trzaskowski zrobił wtedy świetny wynik i on jest, jest prezydentem Warszawy, ale jest po prostu takim politykiem bardzo znanym w całej Polsce. I trochę też te wybory warszawskie, mam wrażenie, były takim, może nawet takim trochę preludium do wyborów polskich. Tych prezydenckich. I co ciekawe, Rafałowi Trzaskowskiemu to w ogóle nie zaszkodziło. To było coś, co jego kontrkandydaci, czy nawet Magda Bijat, właśnie wspomnianej debacie w TVP Info, czy w TVP, wspominała i zadała takie pytanie Trzaskowskiemu: znaczy, czy on będzie startował na wyborach prezydenckich, na prezydenta kraju? Bo to było to, co miało mu zaszkodzić. Takie przekonanie, że. No kurczę stary, no teraz startujesz na wyborach na prezydenta Warszawy, ale wszyscy przecież wiemy, że po prostu za rok zaczniesz kampanię prezydencką. A nawet wcześniej, pewnie. Abo, tak, albo nawet wcześniej. No to yy, i zostawisz tę Warszawę, o której teraz tak pięknie w kampanii mówisz, to mu kompletnie nie zaszkodziło. I to jest, yy, i to rzeczywiście wzmocniło, mam wrażenie też jego pozycję w... W, w Platformie Obywatelskiej, w Koalicji Obywatelskiej. Czyli myślisz, że to zamknie też te spekulacje dotyczące tego, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski? No bo się pojawiły takie, że no, gdyby na przykład była ta druga tura, czy ten wynik byłby słabszy, to być może jego pozycja też by została nieco podkopana i wtedy na przykład Donald Tusk może by się zdecydował na kandydowanie na prezydenta Polski. Myślisz, że po tych wyborach to już jest pewne, że to Rafał Trzaskowski będzie w 2025 tym kandydatem? Nie założyłabym się o to. No nie, bo nie zakładajmy się lepiej, bo czy no, może źle skończyć? Ale myślę, że tak. Myślę, że Rafał Trzaskowski będzie kandydatem. I co? Przeciwko Magdalenie Bieja? To znowu się spotkają w kampanii? No nie wiem, na co decyduje się. Lewica podobno wystawi kobietę. Tak, na przykład Adrian Zanberg mi powiedział, że lewica wystawi kobietę. Ale jaka to będzie kobieta? Czy to będzie Magdalena Bieja? Czy Agnieszka dziemianowicz bąk A może Katarzyna Kotula? To tego nie wiadomo. Y Lewica już w poprzednich wyborach zresztą zastanawiała się nad, wysta nad wystawieniem kobiety, tam sprawdzała kilka, kilka opcji, tylko wtedy rzeczywiście trudno było znaleźć tak rozpoznawalną, tak, 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 taką kandydatkę, którą, której uważano, że ona to rzeczywiście pociągnie. Ale teraz Magda Biejad będzie na pewno świetną kandydatką i też po tym bardzo dobrym wyniku, też po tym... Jak to też ciekawe, nie wiem czy pamiętasz ten moment kiedy ogłoszono kiedy dowiedzieliśmy się że Magdalena Biad będzie startować w, wynika, w, kar, w wyborach do senatu mhm. i paktu... to było w ramach paktu Senackiego, tak. co w zasadzie dawało jej miejsce w senacie mhm. ale było też często odbierane jako jakoś taka degradacja do, no, do tego senatu przecież nikt nie wie co się dzieje w senacie no taka, nikt się nie to jest interesuje na dumy a tak. ona taka energiczna a tutaj to za co ją tam zdegradowali i wyrzucili <grym> Ją z Sejmu do Senatu. I ja to słyszałam kilka razy, i, i też pamiętam, jak wtedy myślałam o tym, że to jest tak naprawdę taka możliwość, żeby też jakby wykonać taki skok do przodu. Czyli znaczy, to jest rzeczywiście taka sytuacja, w której ona jest w trochę innej pozycji, jako też wicemarszałkini Senatu, trochę dostaje inną rolę i też może zawalczyć o coś, o coś naprawdę większego. Też, no, chociażby z takiego prostego powodu, że nie wiem, nie jest zajęta robotą w jakimś ministerstwie czy, taką, czy jakąś inną pracą. Chociaż pamiętam, jak w poprzedniej kadencji e, Krzysztof Brejza też musiał przejść, przenieść się do Senatu, bo musiał odstąpić miejsce. E, już nie wnikając w szczegóły, ale tak się hmm, poukładało. To też były takie głosy, że gdzie taki energiczny, pracowity, oddany sprawie poseł nagle trafi do tej izby refleksji i zadumy. Co znaczy, że nie najlepiej myślimy chyba o senacie. No tak, ale no dobrze, to teraz tak. Za chwileczkę będziemy te wybory samorządowe zamykać. Potworzył się koalicje, wtedy już pewnie mniej osób będzie o tym mówiło, chyba, że się wydarzy taka spektakularna meta właśnie jak znaliśmy. kałuża, chociaż teraz kałuża to raczej byłby po stronie koalicji rządzącej, bo Prawo i Sprawiedliwość nie bardzo czym ma handlować w tej chwili wtedy mieli, mieli co oferować, teraz nie bardzo mają co oferować. No ale mówiło się, że te wybory samorządowe, no to właściwie dwa, jeden, góra dwa sejmiki zostaną w rękach PiSu, a całą resztę przejmie koalicja. Na razie nic Tak na no to nie wskazuje. Tak, nic na to nie wskazuje. Na pewno jest tak, że no bardzo ciekawe są też te drugie tury. To jest w ogóle coś takiego... Kraków? Kraków. To bardzo ciekawe jest też, nie wiem, zmiany też sytuacji w Trójmieście. To, więc to jest... I to, i chociażby to, że nie ma drugiej tury w Warszawie, co znaczy, że nie jesteśmy skupieni na Warszawie i teraz trzeba się skupić na tych innych miastach, będzie na pewno bardzo fajne. I, i mam wrażenie, że w ogóle teraz te, to śledzenie kampanii będzie przez dwa tygodnie bardzo ciekawe. Bo już będziemy się mogli skupić na bardzo konkretnych nazwiskach, na bardzo konkretnych ludziach, bardzo konkretnych miejscach. I to jest to, może przywołać też taki pomysł, który kiedyś Rafał Matyja z, jakoś zgłaszał, że może w zasadzie wybory samorządowe nie powinny się odbywać jednego dnia w całej Polsce, tylko powinny być takie objazdowe trochę. Pamiętasz, jak były wybory uzupełniające w Rzeszowie mm -hmm. i cała Polska żyła wyborami tak, w Rzeszowie. Rzeszowie. I teraz wyobraź sobie, że to nie jest tak, że są jednego dnia te wybory w całej Polsce i oglądamy te słupki, które niewiele mówią dotyczące sejmików wojewódzkich. Tylko, że mamy na przykład, nie wiem, w każdym województwie w kolejnych miesiącach i wtedy cała Polska skupia się na tym województwie i zajmuje się tam kilkoma miastami w tym województwie i poznaje kandydatów z tego województwa. I potem w kolejnym województwie, i kolejnym województwie. Jakbyśmy się dużo o Polsce dowiedzieli, mm -hmm. gdyby tak wyglądały na przykład wybory samorządowe. No ten Kraków jest bardzo ciekawy, bo tam e, Łukasz Gibała był faworytem i wszedł oczywiście do drugiej tury, ale na ostatniej prostej pojechał do Krakowa właśnie Donald Tusk e, i wsparł tam kandydata koalicji obywatelskiej, czyli Pana Mis Miszalski, tak? Yy, tak, Aleksander Miszalski. spargo tak naprawdę mocno krytykując Łukasza Gibałę. No i pan Miszalski wszedł do drugiej tury z wynikiem lepszym niż pan Gibała, który zresztą ma też przeszłość związaną z Platformą Obywatelską. To jest yy, będzie bardzo ciekawa że rozgrywka. powiedzieć, że jakby tutaj. Ja zrobiłam taki test, żeby znaleźć pięć różnic między tymi dwoma kandydatami. No i znalazłaś? Nie. Czyli to nie już jest to są takie tylko łatwe. kwestie polityczne tak naprawdę. Tak. Też może, nie znam tak dobrze polityki krakowskiej, ale, ale rzeczywiście jest tak, że oni są, mają i podobne przeszłości, trochę podobne jakieś takie begrandy polityczne. i nawet są nieco podobni fizycznie, tylko... I nawet rasi. obaj mają poparcie lewicy, jedni, jeden nowej lewicy, a drugi partii razem. <laughs> No dobrze, i za chwileczkę tak naprawdę wchodzimy płynnie w kampanię do wyborów europejskich. 9 czerwca, tak? Dobrze mówię? 9 czy 6? 9 chyba czerwca są wybory do Parlamentu Europejskiego. Państwo na pewno zaraz mnie, na pewno. mnie poprawią i mi powiedzą, czy to jest 9 czerwca. W każdym razie dwa miesiące. No i też do tej pory żyliśmy w takim przeświadczeniu, że no wybory europejskie to na pewno wygrywa koalicja, Prawo i Sprawiedliwość już jest w panice, bo mieli dużo mandatów w tej kadencji, a w kolejnej będą mieli 10, 10 mandatów mniej, a chętnych więcej, no bo są przecież w opozycji, więc Parlament Europejski to jest bardzo przyjemne miejsce, żeby sobie ten czas op opozycyjny yy, yy, spędzić. Teraz zastanawiam się, na ile nie będzie tak jak z wyborami samorządowymi, czyli wyborcy yy, koalicji rządzącej są hura optymistyczni, a może się okazać, że Prawo i Sprawiedliwość jednak cały czas utrzyma całkiem dobry wynik. Jak sądzisz? Na pewno te, yy, po tych po tych wyborach i wynik tych wyborów powinien być takim znakiem dla partii politycznych, że... To nie jest tak, że to się samo zrobi. Znaczy, to nie jest tak, że premia za 15 października to są jakieś dywidendy, które oni będą teraz pobierać po prostu przez kilka lat w kolejnych wyborach. Że, yy, I choć to jest, to trochę jest straszne, bo wtedy polityka wygląda jak taki sport. Znaczy, że ciągle się zawodnik przygotowuje do kolejnych występów, do kolejnych tam, nie wiem, mm -hmm. zawodów. Teraz masz tam te zawody i trenujesz pod te zawody. Startujesz w zawodach, medal jest i jedziesz i nie trenujesz pod, pod kolejne zawody. I kolejne zawody i kolejne zawody, przy czym polityka, poza tym, że się startuje w tych zawodach, to powinno się jeszcze jakąś pracę wykonywać. I to jest, i, i to jest coś, z czego będą rozliczani politycy, będą rozliczani ci, którzy tworzą dzisiaj obóz rządzący. Bo bo jest oczekiwanie, nie wiem, czy rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości, jest oczekiwanie, że te komisje śledcze coś w końcu będą dowozić, jest oczekiwanie, że jakieś ustawy nowe się pojawią, że coś się będzie działo. Nie ma tego, nie ma takich spektakularnych albo takich bardzo widocznych zmian. Ustawa, nie wiem, o finansowaniu in vitro może była taką rzeczą, którą się mogła dzisiaj nowa koalicja pochwalić, że przyszliśmy, siedliśmy, no, wygłosowaliśmy kapio. i zrobiliśmy. KPO, ale to nie jest coś, co. To, to Donald Tusk pojechał i załatwił. Znaczy, to nie jest coś, co, co, co musiała zrobić koalicja rządząca, i, czy musiała zrobić koalicja w parlamencie. Że musieli się tam dogadać, si siadł parlament, przegłosował, no tak. zobaczyliśmy wynik, wy kto tam za, kto przeciw, i, i mogliśmy się wszyscy ucieszyć, oglądając sameflix, no że wreszcie są tutaj posłanki i posłowie, którzy zmieniają prawo yy, w taki sposób, który jest bardziej przyjazny dla ludzi. To, to jest mhm. trochę coś innego niż to, że właśnie Donald Tusk pojedzie i załatwi. Czyli Bo to trochę tak było też, przedstawiane. Brak sprawczości stoi za tym, że ta, ten wynik koalicji nie jest tak dobry, jak oczekiwała, to wydaje znaczy, mi się, że tak. Znaczy, że te komisje, że brak które ruszyły, tak ale no na razie no tak ruszyły, i tak, no tam są takie spektakularne momenty, ale no nie mamy jeszcze na tacy podanych na przykład winnych, czy na przykład kwestia aborcji. Myślę, że może się okazać, że jeśli na przykład kwestia tej aborcji, na którą czeka dużo, Osób utknie w Sejmie po tej debacie, która na pewno w tym tygodniu będzie, że nie, że na pewno będzie, ale jak będzie, to będzie na pewno gorąca. Ale nic się nie uda wywalczyć, to może się okazać, że te wybory europejskie też nie będą, nie, nie będą tak, ten wynik nie będzie dla obecnej koalicji rządzącej tak dobry, jak ona tego oczekuje. Nie będzie, A czemu miałby być? Znaczy, a czemu, y, czemu ci, którzy się. Nie wiem, mobilizują, angażują po to, żeby była zmiana. Nie dlatego, że, nie wiem, że są tym żelaznym elektoratem, wiadomo, że są żelazne elektoraty, ale jeżeli się liczy na jakąś mobilizację, to nie wystarczy, że przyjdzie Donald Tusk i powie: Ja Was błagam, idźcie, zagłosujcie. Chociaż jego głos jest bardzo ważny, co pokazał właśnie pan kandydat Miszalski w Krakowie, czy też Rafał Trzaskowski, którego też bezpośrednio Donald Tusk wsparł. Czyli to waży to, to że on tam tak. pojedzie i powie, proszę zagłosujcie na mojego kandydata, naszego kandydata. On jest tak. lepszy, mimo że publicystka zajmująca się od lat polityką nie jest w stanie znaleźć różnic, to jak Donald Tusk mówi, że jest lepszy, to znaczy, że jest lepszy. Okej, okay, ale, ale to, że. Znaczy, Śmiem twierdzić, może jest to śmiała teza, że Rafał Trzaskowski i bez poparcia Donalda mhm. Tuska zrobiłby dobry wynik w Warszawie. Na pewno więc też są takie momenty kiedy też Rafał Trzaskowski jest potrzebny Donaldowi Tuskowi a nie tylko odwrotnie ale że nie mówię tylko o tym że pamiętamy i to też i to o tym nie mówiły nie tylko nie wiem, czy media czy zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy i pojawiła się ustawa 500 to 500 jest już po prostu takim takim taką legendą symboliczną jest nawet jeżeli już bardzo wiele z nas zapomniało, że 500 plus to miała być ta ustawa, która zwiększy dzietność, co się w ogóle nie wydarzyło. Nie, po przeciwnie. Tak, po przeciwnie. I pot, więc potem zaczęło się opowiadanie, że to wcale nie chodziło o dzietność, tylko że bo to była ustawa, która miała zmienić sytuację społeczną ludzi i taką ekonomiczną, gospodarczą. Ale to jest taka rzecz, która została zapamiętana i potem i mam wrażenie, że przez kolejne, kolejne lata trochę wszyscy marzyli o tym swoim 500+, żeby coś takiego wymyślić, co się da wprowadzić i co można przejąć władzę, przegłosować, wprowadzić i wszyscy będą widzieli, że to jest, że takie coś, co będzie tak totalnie namacalne, że, że jest... Da się zobaczyć i nie widzimy jeszcze tego po, po zmianie rządów w zeszłym A Ty roku. Ale myślisz, że będzie coś takiego, uda się znaleźć taką jedną rzecz jak to słynne 500 plus. To nie musi być ta jedna rzecz, bo mam wrażenie, że trochę pogoń za 500 plus sprawia, że po prostu wszyscy zapominają całej reszcie siedzą, myślą, jak tu wymyślić, babciowe zrobimy? no świetny mm. po, po no babciowe zap zapowiedział Donald Tusk tuż przed wyborami samorządowymi, że już za chwilę wchodzi w życie babciowe. Ale tu nie chodzi o to, żeby wymyślić coś, co będzie, co będzie miało jakąś triki nazwę i też tylko to ludzie zapamiętają. Tylko chodzi też o to, żeby rzeczywiście e, pokazać taką sprawczość, taką sprawczość, która też objawia się nie tylko tym, że. Że, że się właśnie czy działa na arenie międzynarodowej, ale też taką sprawczość, która polega na tym, że fakt, że wybraliśmy te posłanki i tych posłów, i że oni zbudowali rząd, i że oni weszli do tych ministerstw i tam, coś, i, i tam pracują, on ma wpływ na rzeczywistość. I to będzie potrzebne, czy znaczy bez tego, po prostu bez tego będzie za chwilę kolejny wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość. Po A prezydenckie? Myślę, że znajdzie się w Prawie i Sprawiedliwości kandydat, który będzie mógł zagrozić czy to Rafałowi Trzaskowskiemu, czy Szymonowi Hołowni. No, Szimochownia sam sobie zagroził, mam wrażenie, już. No tak, ale wiesz, to trochę tak jest, że teraz trochę ta jego popularność spadła na fali tego, tej afery, awantury związanej z debatą dotyczącą prawa aborcyjnego, ale no ponad rok to jest tyle czasów w polityce, że jeśli, coś, jeśli on będzie miał pomysł i okazję, żeby odbudować tę swoją popularność, to odbuduje. Będzie i będzie się o to starał, bo ma, tak, bo ma ambicje prezydenckie. Na pewno Rafał Trzaskowski ma ambicje prezydenckie, a w prawie i sprawiedliwości, Same wymieniłyśmy przynajmniej Beatę Szydło, Mateusza Morawieckiego, którzy naprawdę są w stanie zrobić bardzo dobry wynik prezydencki. No, ale pytanie, czy Jarosław Kaczyński będzie chciał ich wystawić, bo to jest jego decyzja jednoosobowa. Czy właśnie zaryzykuje i znajdzie kogoś w stylu Tobiasza Boheńskiego, kto raczej nie będzie już Tobiasz Boheński, ale może kogoś takiego, ktoś inny się znajdzie. Jarosław Kaczyński jest zainteresowany zwycięstwem. To jest jego cel. Polityczny i to i, i będzie stawiał na takiego kandydata, na taką kandydatkę, która będzie w stanie to dowieść. A czego się spodziewasz po tego tygodniowej debacie o aborcji, jeśli ona się odbędzie? No chyba się odbędzie, no bo już ta obietnica była tak mocna, że gdyby teraz Szymon Hołownia się z niej wycofał, to był naprawdę była ogromna wpadka wizerunkowa. No niestety spodziewam się takiego, takiego strasznego, jakiegoś deja vu z przed 30 lat i chyba tą debaty w parlamencie, nie wiem, w latach 90. Ja byłam wtedy w sumie dzieckiem, ale jakoś to mi zostało w głowie, jakby te wszystkie rzeczy, te wszystkie opowieści o tam, nie wiem, o dzieciach nienarodzonych, o obronie życia i tak dalej. I to, boję się, że to wszystko teraz wróci, że co jakby cofnie cofnie i nie cofnie. Też ta sytuacja w Polsce jest naprawdę fatalna na tle po prostu świata. Znaczy, jeżeli widzimy w tym samym czasie, że we Francji prawo do aborcji, prawo do decydowania o sobie jest wpisywane do konstytucji, a my w Polsce po prostu nawet nie jesteśmy w stanie rozpocząć debaty w parlamencie, no to to jest, to jest fatalna wiadomość. Więc chyba boję się tego, że, czy boję, trochę przewiduję, że Wrócimy do, do tych lat 90. do takiej debaty, z jednej strony takiej, ale lata 90. Yy, I to będzie taki powrót najtisów razem z tymi szerokimi spodniami, koszulami flanelowymi, po prostu, które mamy w sklepach, wróci takie właśnie najgorsze najtisy, po prostu debaty o, o prawie do aborcji. A z drugiej strony, myślę, że pojawi się też taka, pojawi się, ponieważ będzie to dyskusja wewnątrz koalicji rządzącej, to to będzie taka dyskusja. Trochę argumentów, które są niby y, bardzo otwarte, niby mm. takimi są argumentami, to chcemy wysłuchać kobiet, to, będą, to będzie. Pojawią się na pewno argumenty y, za tym, żeby decydować się na referendum y, w sprawie aborcji, i że będzie też taka, taki, takie rozmiękczanie w ogóle kwestii tego, że no, prawo do aborcji jest po prostu prawem do zdecydowania o sobie. Znaczy, naprawdę no dobrze, nie. ale czy ta debata ma sens? To znaczy mamy prezydenta, którego jeszcze będziemy mieć przez ponad rok i prezydent już jasno powiedział, że na, nie podpisze nawet ustawy dotyczącej antykoncepcji awaryjnej, bo to już dla niego jest za dużo, co prawda. Zmienił już narrację z tej dotyczącej y, właśnie pigułki wczesnoporonnej na bombę hormonalną, która ma zaszkodzić piętnastoletnim dziewczynkom. Też nie jest pigułka wczesnoporonna. No nie, jest, nie, ale ona chodzi, nie nie, absolutnie, nie ale chodzi mi o to, że przez chwilę była taka narracja, że y, antykoncepcja awaryjna nie, bo to też jest aborcja. Nie, oczywiście, że nie. To jest, y, antykoncepcja, to jest antykoncepcja, jak się sama, sama nazwa wskazuje, która nie dopuszcza do owula, owulacji. No, ale to już ktoś prezentował wytłumaczył, Może żona, może córka, może pan Może ma, posłanki lewicy. Ma stalerek, tak. Więc teraz mówi, że, yy, no, że nie, bo to bomba hormonalna. I pytany w wywiadzie dla TVN24 o to, yy, no, o podejście do aborcji, no to dla niego to jest yy, zabójstwo. Pytany o referendum też twardo mówi, że w, o sprawach życia i śmierci, a to zdaniem prezydenta jest sprawa życia i śmierci, w referendum nie powinno się dyskutować. Więc pytanie, czy w ogóle jest sens teraz przeprowadzenia tej debaty, która będzie okropna, brutalna, wrócą te wszystkie demony, o których mówiłaś, wrócą jakieś, ja już widzę te grafiki, które się pojawią, plakaty, yy, te dziwne ciężaróweczki, które wyjadą, inne takie rzeczy, to będzie dewastujące w ogóle psychicznie, skoro i tak ta debata skończy się na biurku prezydenta, który powie nie. No tak, ale będą wybory prezydenckie ktoś wystartuje w tych wyborach prezydenckich. Jeżeli teraz w trakcie, w trakcie tej debaty od części polityków, chociażby od Szymona Hołowni, który ma, jak wspomniałyśmy, aspiracje prezydenckie, będziemy słyszeć rzeczy, które brzmią jak takie najgorsze najtisy debat dotyczących prawa do aborcji, no to można zastanowić, ok, no to prezydent Duda nie podpisze, ale prezydent Hołownia też nie podpisze. Znaczy ta debata, to jak będzie dzisiaj wyglądać ta debata, Powie nam też coś o tym, o tych politykach, którzy za chwilę będą chcieli startować w wyborach do europarlamentu, potem będą chcieli startować w wyborach prezydenckich, potem w kolejnych wyborach. Ja się z Tobą zgadzam, to by było pytanie podchwytliwe, bo ja też nie uważam, że weto prezydenta jest wymówką do tego, żeby nic nie robić, bo tak naprawdę można by w ogóle zawiesić pracę parlamentu na najbliższy rok i dwa miesiące, także dlatego, że prezydent teraz twardo wszystkie ustawy posyła do Trybunału Konstytucyjnego, nawet jeśli dotyczą onkologii, dlatego, że jego zdaniem one były nie, są źle procedowane przez to, że nie uczestniczy w nich Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, już wszyscy zapomnieli o tym Wąsiku i Kamińskim i Prawo i Sprawiedliwość w ogóle to już by też chciało wymazać tę historię z y, y, przeszłości, bo okazało się, że wcale mu nie pomogła, a być może wręcz przeciwnie, ale prezydent zapowiedział i teraz twardo to wszystko y, posyła. A referendum, na koniec Cię zapytam? Referendum w sprawie aborcji, tak czy nie? Nie. Dlaczego? Nie, bo, bo to. Y... Jeżeli tak, to, to referendum musiało być zaplanowane na tak za 5 lat, pewnie, żeby można było się do niego przygotować. Jesteśmy mistrzami świata w sknoceniu referendów w Polsce. Naprawdę. To, co żeśmy zrobili z referendami, niestety. Wykorzystując je jako narzędzia właśnie w takiej doraźnej walce politycznej. Wspomniałem tutaj Bronisław Komorowski pamiętamy. O Jezu, czy ktoś w ogóle pamięta to dziwne referendum, ten pomysł, który się wtedy pojawił? Tak, tak żeby zdobyć poparcie Kukiza nagle wyskakuje, to jest jakimś referendum, więc tak właśnie traktujemy referenda. Przy ostatnich wyborach Prawo i Sprawiedliwość nagle wyskakuje z czterema referendami. Więc problem z referendum jest też taki, poza argumentami dotyczącymi tego, że nie robi się referendum w sprawie praw człowieka, to to po prostu to, to, jak żeśmy naprawdę fatalnie y, zaczęli wykorzystywać instytucję referendum y, i po prostu żeśmy ją zepsuli. Y, to wymaga odbudowania tej instytucji, potem można i te, tego narzędzia, takiego sensownego odbudowania tego narzędzia, żeby ono rzeczywiście, żeby to było referendum bardzo dobrze przygotowane, bardzo dobrze przemyślane, żeby rzeczywiście jest jakieś poprzedzone... Sensowną dyskusją, sensownym wyjaśnieniem, o co w nim chodzi, i wtedy dopiero takie referendum może się odbywać. Nie wierzę, że to jest możliwe, że da się to zrobić bardzo szybko i że kwestia aborcji to jest właśnie ten temat, który możemy odbudować instytucję referendum. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dostałyśmy dziękuję. jeszcze super naklejki na deser od Agnodara, naszego stałego widza, i od Andrzeja Krywena. Bardzo Panom dziękujemy. I dziękuję Dzień. Ci bardzo za rozmowę. Agnieszka Wiśniewska, redaktorka naczelna krytyka -polityczna .pl. Ja Państwu również bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się serdecznie, bo będę też jutro tutaj, również o godzinie 21.00 i ze mną przy stole zasiądzie Dominika Długosz. No i myślę, że dalej będziemy omawiać to, co się wydarzyło i to, co będziemy już wiedzieć, i być może Dominika będzie miała jakieś fajne ploteczki i przecieki z tak zwanego podstolika. Bardzo Państwu dziękuję. Spokojnej nocy. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.